Siemaneczko, cześć, czołem, tutaj Pimento, witajcie na kanale Pali Dwa Razy, w tym odcinku opening legendarnej lamy ze skrytki trolla w ilości 5. Skąd je mam? Epic Games w piątym sezonie, na początku, rozdawał lamki ze skrytki trolla dla fundatorów obecnych. Ile ich dostawałeś? To w zależności od pakietu. Ja mam Super Deluxe i dostałem 5. Wiem, że osoby niżej dostawały 2, a osoby wyżej... nawet do maksymalnie chyba 20 lamek, ale te ilości są takie z palca, tym się nie sugerujcie, po prostu je otwórzmy. Ale zanim to zrobimy, jeszcze informacja o lamkach. Jeśli mieliście nieotwarte lamki z poprzedniego sezonu, dostaliście jedną gratis oraz wszystkie możecie otworzyć dokładnie w ten sposób. Tam po prawej macie lamki, klikacie otwórz i gotowe. A teraz troleczki, ciśniemy. Takie lamy to zawsze na propsie. Trzymam kciuki za Mityka. Niech siła Donata ostateczności będzie ze mną. Niech będę miał nowego Mityka. Epiki? Mech. Będziemy to przewijać do legend. Myślę sobie, że mech. Jedziemy to kompaktowo, szybko. I... 5 lamek. To może niedługo starczy mi na opening lamek z tego eventu. Jak zdobędę 10, lecimy z openingiem, także łapkujcie, to będę mieć motywację do ciśnięcia tymi lamsonami. Czy będzie mityk? 2, nic, no cóż, nie tym razem, ale jeszcze 4 lamsony. Także tamte dropy również były na propsie i oczywiście otwieram lamki z trolla, to wypowiem się, czy warto je kupować. Jeśli zaczynacie grę, to chyba najlepszy wybór, jaki możecie podjąć. Jeszcze nie potrzeba wam... człekolam, po to by mieć ocaleńców, jeszcze nie potrzebujecie tego aż tak bardzo. Natomiast potrzebujecie schematów, bohaterów i ocaleńców oczywiście też, żeby zdobywać moc. Ale nie jest to wasz priorytet na pewno, bo szybko się ją zdobywa na początku. Więc trollki, jak już ograniczają RNG, mają gwarantowane legendy, 2 zwykle. Chyba, że macie mityka, to może być 1 na przykład lub pecha, wtedy no też 1, ale to ból. Ej, nie, chyba nie będzie, wątpię chyba, że z wyboru byłby. Dystansowa biała, dystansówka. A nie, potrzebuję białej broni, ja używam zwykle dystansowek. Choć nie wiem, co mogłoby mnie ucieszyć. Kolejna miotła, czy jakaś snajpa? Idziemy w kolejną miotłę. Obie te karty mam już zapełnione w księdze kolekcji, więc nic mnie nie zdziwi tutaj. Miotła? Tygrysia. Nie, tygrysią. Tygrysia obiektywnie jest lepsza od miotły, ale i tak wolę miotłę. Miotła jest najlepszym pompem. Najlepszym pompem, jaki może być. Także polecam wam trollki, jeśli tylko zaczynacie gierę i potrzebujecie wszystkiego, to ja na waszym miejscu mimo wszystko miałbym trollki. Mimo iż ulepszlamy opłacają się lepiej pod względem tego, ile PD schematu otrzymujecie, ile innych takich śmieci otrzymacie, ale ciężko zarobione V-dolce najlepiej zainwestować w troll lamki, tak mi się wydaje. Oczywiście, znaczy chyba, że tam skiny kupujecie, ale to już nie na tym kanale, tutaj jest ratowanko, te sprawy, legendy, teraz. Bazuka, o, nowa bazuka, przyda się, no ale mityk oczywiście nie wpadł, smuteczek, włócznia, Zobaczmy, jaką włócznię mi dadzą. Dzika włócznia. Chwała Falemera, ta nazwa mnie powala, biorę tą włócznię. Chyba już ją mam zresztą z 2. No, mam tych schematów dużo, na pewno. Także. A w ogóle mega opcja, ludziska. 17 do sklepu wracają pakiety Fundatora na krótką chwilę. Także, jeśli chcecie, nie wiem, rzadkich broni typu Nocturno, bądź jakiś, nie wiem, Werblu Fundatora, Masamune, coś takiego, to teraz będziecie mieć okazję, żeby je zdobyć. W tym openingu to tyle. Nie otrzymałem żadnych mityków, smutek, ale mam już 6 lam z trasy. Niedługo otworzymy sobie parę. Także ja bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam podobał się ten opening, pamiętajcie o lajku. Ode mnie to wszystko. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Cześć!